Dzień dobry, witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Dziś ja sobie tylko buduję ze Snapcraft serwer. Powiem wam, że jest zrobiony domeczek. Zejdźmy z moich drzwi. Ale nie mam pojęcia, jak ja tu chcę, żeby to było zbudowane. No jest zrobiona taka mini klatka schodowa. Mówię, muszę coś tutaj podrobić, więc tylko tak odrobinę. Oprowadzę was, co do tej pory zrobione zostało. No taki domeczek. Drzwi mamy, niestety nie otwierają się oba na raz. Oba drzwi, obie pary, obie drzwi. I były tutaj na dole kurczaki, ale je przeniosłem. Drodzy oglądacze, kurczaki są tutaj. Ko. I tu będzie jeszcze farma. Bo trzeba skądś chlebek brać. No i teraz te skrzyneczki trzeba przerzucić oczywiście na dół do mojej piwnicy, jak zawsze. Ale jeszcze piwnicy. Nie mam zbudowanej tęczy, proszę zostawić. No masz, pobaw się tam. Dobra. A co mi ktoś tu zbudował? Aha, tu był MacCrafter, który mi tutaj próbował strollować odrobinkę. Ale co tutaj się stanęło się? Nie? No. Niestety. Za późno. Mam pochodnie jakieś? W ogóle tutaj? Nie mam pochodni ze sobą. Dajcie spokój, jak ja buduję, że bez pochodni. No, trzeba sobie nadrobić tych pochodni. No i gdzie ja co mam? Tu mam węgiel, a tam mam drewno. Wyjdźmy drzwiami po drewno. Jest. I tu sobie zrobimy trochę pochodni, no bo przecież bez jaj, no nie można tak bawić się, żeby było całkowicie to wszystko po ciemku. Dobra. Podkładałbym jakieś rzeczy, ale może na razie nawet nie w tej chwili. W każdym razie to można odłożyć. Deski, no ale... Może wskoczę. Dobra. Ja bym chciał tą piwnicę zrobić dzisiaj z wami. Chciałbym wam tą piwnicę zrobić, żeby móc przełożyć skrzynki. No i na jakim chciałbym, żeby to było poziomie? Drogi widzu, na jakim poziomie by to było dobre? No jeśli to jest to, to tutaj by był sufit. No jak będę tu i tu będzie sufit, to będzie dobrze? No będzie dobrze. Więc hop. O, tak, na takim poziomie. Dobra. Ja oczywiście tylko tak na razie produkuję sobie to tak, żeby wiedzieć co i jak. Jungle wood, ale nie, piwniczka byłaby z innego drewna. Czyli tak, no to łopatujemy. Samo się nie zrobi. To trzeba iść zobaczyć na górę, jak to wygląda. No prawdopodobnie trzeba będzie zejść niżej. Chociaż niekoniecznie. Niekoniecznie, bo tutaj będzie jungle wood. Dobrze ja mówię to, dobrze ja to mówię. To nawet sobie to od razu postawię. Da się schodzić. Mam siekierkę. Da się schodzić. To znaczy, że tu już nie będzie widać. Dobrze. No to można łopatować. Elegancko dalej. No, szkoda, że nie mam tej łopaty jakiejś lepszej, zenchantowanej. No, trzeba będzie w końcu pójść po elytrę, bo ja wiem, obiecałem wam, że będę latać tą elytrą na odcinku i będę wam pokazywać, jak się uczę tego. No bo jeszcze nigdy, drogi widzu, nie latałem taką elytrą. Także trzeba w końcu się za to też zabrać. Dobra. Myślę, że można by to było zrobić jeszcze tak. I tu będzie taka ściana. Tęczu, a ustuń głupieć. Przestraszył się. Puszki. Co za kot wariat. Tą piwniczkę to ja bym chciał mieć taką, no, potężną, tak jak u siebie mam. W oazie. Lubię mieć potężne piwnice. Kto mnie zna, to wie. I czy ja bym chciał to zaklejać już? Teraz? Nie, bo ja będę chciał to kleić innym materiałem. Także w zasadzie niepotrzebnie to robię, bo tak potem i tak będę usuwał, no ale tak dla wygody.
mojej. Na razie sobie to tak ustawię. Jakieś światełko, dobra. Tu mi połatał w ogóle jakieś dziury. Któryś z graczy. MacCrafter przyszedł do mnie i tak mi zaczął tutaj rozwalać. Chciał mnie strollować, to znaczy ja chciałem strollować Neresję, zrobić jej to samo. I w końcu MacCrafter zrobił to, co chciałem zrobić Neresji. Także mam za swoje. Trollowanie w takim razie, wiemy, nie odbywa się, prawda, przypadkiem i bezinteresownie. Nigdy. No, kawałek tej piwnicy jest jakby zrobiony. Mały kawałek, bo mały, ale coś tam jest. Czy ja bym chciał już przekładać skrzynki? Nie, no ja bym chciał więcej tego tutaj wyłopatować. Przede wszystkim. Nie, ale taką łopatą to my się nie będziemy bawić. Jeszcze tutaj zrobię tylko te dwie kreseczki i zrobimy sobie lepszą łopatę. A przede wszystkim zrobiłbym sobie zenchantowany kilof, ten taki, który naprawia się sam, gdy no, kopię expa. Na przykład gdy, no w ogóle gdy expię, to poprzez expa kilof się naprawia. Znaczy oczywiście pewnie też, oczywiście, no nie wiem czy oczywiście, ale pewnie też będzie można iść z tym kilofem do ekspiarki i tam sobie naprawić sprzęta. Ale dobrze by było mieć to zrobione. Hop, hop. Hop, jeszcze tu. Może w takim razie tutaj też. Dobra, no mamy taki kawałek piwniczki. Bardziej kawałek niż piwniczki. No ale zawsze coś jest zrobione na dole. Dobra. No i teraz na górze. Jakbym to chciał mieć zrobione, no te skrzynki bym strasznie już przeniósł. Ale nie będę wam na odcinku pokazywać, jak będę przenosić skrzynki. Wiecie co, może na tym tutaj... O, szybek wbił. Pozdrowimy. Dzień dobry z wieczora. Dzień dobry z wieczora. Chciałbym wam pokazać po prostu, co do tej pory zostało zrobione, a nie wcale nie tak dużo. Co tu mam? Ja bym sobie się rozłożył tutaj ze wszystkim i potem poza odcinkiem będę sobie tutaj sprzątać, żeby wam nie nudziło się na odcinku, więc odłożę wszystko na swoje miejsce. Kuchen jest. Wiem, że tak nie powinienem może zrobić, ale też chcę. Mówię, czemu ja nie biegam szybko? Tak się człowiek przyzwyczaja do butów z biegania. Dobra, że w końcu nie ogarnia. I teraz bym sobie zrobił z wami jeszcze farmę. O, tak bym sobie... To jest całe do schopania, na przykład. Gdzie posiadam moje jakże piękne metalowe wiadełko. Mam wiadełko, trzeba iść po wodę. A, ja nie mogę biegać, dlatego też, że jestem nienajedzony. Bo ja chyba nie biegałem tędy daleko, więc wam pokażę. O, tu mam taką wodę. Jedno wiadełko, drugie wiadełko i mamy wodę, no i teraz trzeba tam wbić się na górę. Ja w zasadzie wcale nie chodziłem tak za bardzo tutaj w tym miejscu. W ogóle ładne miejsce sobie wybrałem, tak myślę, tak uważam. Dosyć ciekawe. No ale chciałbym zobaczyć, czy ja z tej strony mogę do siebie wejść. Bardzo mnie to interesuje. Aha, aha, taka lawa i tutaj taka woda jeszcze. Ja bym sobie tędy obszedł. Na wszelki wypadek podskoczyłem dla pewności. No i co? Czarny baran. Może ja będę chciał mieć czarne łóżko, co? Dlaczego nie? On tu się koloruje łóżka w ogóle. Takie rzeczy przy tym snapie. Mhm. Zrobię to? No prawie. Nie w taki, to inny sposób. Trochę tędy nie mogę wchodzić, jakbym chciał. Zrobię tak. Trochę parkura. O! Dobra. A tu nie ma ładnego, fajnego zejścia? Jest, z tej strony. Aha. Aha, ale tutaj już mamy tą górkę. Zgadza się? Za dużo tych kwiatków jest tutaj z tej strony. Trzeba będzie to wszystko wyciąć. W końcu. Powiedzcie mi w komentarzu, czy chcielibyście, żebym tutaj też robił jakieś takie
większe budowle. A tutaj mojego mam Jungle Wooda, właśnie. To może dotnijmy do końca. McCrafter skombinował mi sadzonkę takiego drewna. No i dobra, jak mam już... jak mam już... Teraz tak, tutaj ma być droga. I tą drogę da się chyba robić... O, właśnie tym, tak? O! Widział smoka, to ja sobie może zrobię tym drogę. Bo ona będzie wtedy ładna chyba. No, spodobała mi się taka. No, już ona jakoś wygląda. To. Czy zużywa mi się łopata, jak tak robię? No pewnie tak. Dlaczego miałaby nie? Czy ja idę dobrze? Dobrze idę. Bo oczywiście pół płytek dirta to sobie nie mogę postawić. No i będą tu jakieś schodki? Zobaczymy. Zobaczymy, czy będą. Następnie jeszcze bym tutaj to podrobił trochę. Fajnie się kolorek zmienia. Dobrze, dobrze. To chciałem mieć ścieżki takie trochę większe. Nie podwójne, tylko potrójne. Dobra, i jak ja to wymyśliłem? Aha. Ja to wymyśliłem, że chciałem iść sobie tutaj mostkiem na to miejsce i stąd sobie tam schodzić, nie? Tak by to było, tak by było to dobrze. No więc trzeba jeszcze tędy polecieć. Mam kawałek dirta i to bardzo dobra sytuacja jest, gdyż tego dirta postawię sobie tu jeszcze. A kwiatka sobie umieścimy. O, czemu nie? I jeśli... O, trzeba posadzić. Koniecznie nawet. I jeśli mam mieć farmę, to ja mogę sobie znowu ją mieć tak na tylko na chwilę. Dwie kratki, ale jedna, żeby móc przechodzić. I dwie kratki, czyli 100. No bo chlebki to jest taki najfajniejszy dla mnie, myślę, sposób jedzenia w Minecrafcie. Raz, dwa i raz. Także posadzę sobie tyle, ile tego mam. Powoli się tu będę zaczynał rozwijać, ale naprawdę strasznie brakuje mi rozmaitych modyfikacji. Motykujemy. Po prostu te modyfikacje, wiecie, ułatwiają sprawę. Jak na początku nie mogłem się trochę przyzwyczaić do nich i się ich nauczyć, to teraz jednak tak jestem do nich bardzo przyzwyczajony, że teraz granie... No a czemu to tak? Aha, no bo nie wylałem wody. A jakie odgłosy tutaj mamy? Teraz tu, to bierzemy, tu, to bierzemy, tu, to bierzemy i tu. Nieskończone źródełko już jest. Znaczy nieskończona farma. Dobra. Także nie motykujcie, zanim nie wylejecie wody. Polecam. Ja sobie tylko buduję. Hehe. No i okej. Teraz bym wodę wlął tu i tu. I w takim razie jeszcze jedną. O, McCrafter. Elo. Elo 320. Nie wiem czemu tak, no ale okej. Tak sobie napisałem. Cały dzień tu już robię. Znowu się ściemnia. A ja nie byłem spać. No? Naprawdę? Gdzie mi ten czas zleciał? Trochę połopatowałem, trochę porobiłem. Kurczę. Strasznie tutaj szybko czas leci w tym Minecrafcie. Dlaczego tak? A dlaczego nie inaczej? Koko, koko. Euro, spoko. Jutro. Nagrywamy autografa, także myślę fajnie będzie. A teraz ze snapa troszeczkę trzeba podrobić. Co 3 dni? Nie wiem, o co chodzi. Wreszcie znalazłem dom, 3 dni szukania. Dobrze. No już znalazłem dawno temu, ale tutaj jeszcze cały czas mam dopiero takie fundamenty postawione.
Gdzie ja mam nasiona? Nasionek trochę mam tu. I nasionka prawdopodobnie są. No muszę podpisać te skrzynki, bo to jest tragedia, co tu się dzieje. Tutaj są nasiona jeszcze te. Tylko? Panie, a gdzie są moje inne nasiona? Przecież miałem tak tyle tego. No nic, no posadziłem tyle ile jest. Więcej nie ma, no to być nie będzie. Tum, 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 tum. Tum. Rób się. Jeszcze cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale mam. Ale tego mam. Ale dobra, są stworzone dwie farmy, jest zrobiona mała ścieżka, jest zrobiony kawałek piwniczki. Także znowu podrobiłem odrobinę. No i teraz jeszcze zabijemy zombiego, bo go słyszałem. Ue, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Na dole jest. Ja wam mówię. Nie? Nie, bo na dole oświetliłem. Jest okej. Okay. No ale prawdopodobnie gdzieś pod spodem, pod... Tu cię mam gdzieś. Żeby nie spaść. No dobra, w każdym razie. Tu jest wejście główne. Tu będzie enchant, czyli miejsce do enchantowania, takie moje chcę mieć. Tu będzie pokój do kuchni, chillouto, salonu, coś takiego. Tutaj okno. To drzewko wytniemy, to też raczej tak i może to też. I będzie takie miejsce ładne tam do patrzenia. Tak by było. A pięterko będzie miało jakąś podporę i tam będę na górze spać i też będzie widok na tamtą stronę. No myślę, że będzie fajnie. I tak sobie zacząłem to miejsce. Jeszcze bym sobie chętnie zrobił 180, bo się, pamiętajcie, uczę takich 180, także w domu sobie zrobimy 180 z dirta. Brzym i brzym. No i uwaga. Nauczyłem się. Ekstra, nie? No teraz mi nie wyszło akurat. Ha! Proszę bardzo, Jasu. 108. O, prawie. 180 kuje. No. Prawie. Może jednak tak. No, taka oszukana trochę. Jest. Już wiem po prostu gdzie kliknąć, żeby było dobrze. Teraz będę się uczyć czegoś cięższego. I jest, wyszło. Dobra. Na razie ze Snapcraft Server tyle. Czyli jest zrobiona dzisiaj, podsumujmy. Piwniczka, zrobiona jest 180, nawet razy 2. Zrobiona jest farma. Przeszedłem się kawałek, wziąłem sobie wodę. Trochę wody. Będzie bardzo dobra potrawa. Moi oglądacze, do zobaczenia, bo zombie mnie goni. Trzymajcie się i prawda, zabijemy zombiego. O, tak go zabijemy. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pa pa.